Ja bardzo mam nadzieję, że ten dialog pomiędzy rozmaitymi mediami, na przykład właśnie między Radiem Maryja a Radiem Plus, w którym nie pracuję już notabene, będzie się rozwijał, ponieważ i użyję takiego określonego słowa, ubogacał wszystkie strony. I może to zabrzmieć jak taki slogan, prawda? Zgoda, zgoda, a Bóg rękę wtedy poda. Ale to naprawdę jedno z najmądrzejszych zdań, które chyba napisał w życiu Aleksander Fredo. Nie dużo mądrych zdań napisał. Jedną sprawę, którą podniósł pan Celin. Mianowicie na początku mówił o tym, że zwrócono się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o monitorowanie Radia Maryja. Niedawno... To jeden z członków Krajowej Rady poprosił o zmonitorowanie Radia Maryja. I to zostało przyjęte, pomimo tego, że pan jednak miał wątpliwości w tej sprawie. Proszę zobaczyć, że niedawno z Brukseli wyszło także zalecenie, aby monitorować w Polsce niezależne media. To znaczy, że Radio Maryja jest niezależne i jedyne, tak? Jeśli ono będzie monitorowane. Ale, przepraszam bardzo, nie jest jedynym niezależnym medium. I jeszcze na jedną sprawę, mianowicie związaną z tym monitorowaniem. Ale co do tej dyrektywy z Brukseli konkretnie, tak bo jest. Nie bardzo rozumiem. No wyszła, że ale w Polsce takiego? Powinno się monitorować... Czyli pan kojarzy te dwie inicjatywy. Że to kojarzy z tym działaniem Krajowej Rady. Nie, panie profesorze, Krajowa Rada ma prawo monitorować, kiedy chce, jakiekolwiek medium radiowe czy telewizyjne. Ja tylko mówię, że dzisiaj takie zlecenie zostało wydane, żeby zmonitorować program w ciągu miesiąca. No i tyle. No i bardzo dobrze. Dziękuję. No i bardzo dobrze. Działa publicznie, więc... To jest jedyne medium, które podlega specjalnemu zainteresowaniu Krajowej Rady Radiofonii. Ale monitorowanych jest wiele programów. Wycinek czasowy trzeba wybrać. Rozpoczynał się nasz program od filmu Imperium Ojca Rydzyka. A proszę zobaczyć, jakie to jest imperium. Jeśli patrzymy na... Jeśli w ogóle tak można mówić... o radiostacji, która ma te dwa budynki, a popatrzmy na inne radiostacje, czy w Krakowie, koło Krakowa budowane RMF, czy telewizji TVN, jakie to są obiekty i nikt nie mówi imperium. Uwaga telewizji publicznej powinna spoczywać na wszystkich inicjatywach medialnych, a nie na jednym. Na czele większości inicjatyw medialnych stoją bardzo wyraziste, barwne postacie o niezwykle bogatych życiorysach. Być może dostarczyłyby one kanwy do napisania genialnych scenariuszy do świetnych filmów. Ale nie namawiajmy do następnych takich filmów. Przychylam się do tego. Przychylam się do tego głosu. Moi drodzy, żeby skończyć program, powinniśmy powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która jest niezwykle drażliwa, która jest niezwykle bolesna i która powoduje też niepokój. To jest też w naszej korespondencji, która spływa do nas w związku ze zwiastunami, które emituje Telewizja Puls od kilku dni, o tym, że będziemy mówili to w programie. Otóż podnoszony jest wątek skandalicznych wypowiedzi słuchaczy na antenie. Oczywiście mówiliśmy o tym, Radio Obywatelskie, medium niezwykle demokratyczne, przestrzeń wolności słowa. Niemniej ta wolność słowa wielokrotnie nadużywana jest przez słuchaczy, którzy wchodząc na antenę korzystają z tego i pozwalają sobie na niewybredne formułowanie opinii o ludziach. Nie zawsze. Pan profesor Wolniewicz mówił, że bardzo dobrze moderator czy prowadzący zazwyczaj tonuje to. Nie zawsze pozostaje to z właściwą rimpostą, z właściwym komentarzem. Ja tych skandalicznych, ja byłem ciekaw tego, ale ja skandalicznych nie słyszałem ani jednej. Panie profesorze, słuchacz z piątku na sobotę, ubiegłego tygodnia o godzinie... Ale czy cytuję? Cytuję. O godzinie 0:20... Nie, ale co takiego skandalicznego zostało powiedziane? Padła informacja o dwóch członkach episkopatu, o dwóch biskupach, którzy wchodzą w skład Episkopatu Polski. Padły nazwiska, ja ich nie wymienię po to, żeby tej informacji jakby nie nadawać personalnego charakteru, że to są księża, którzy raczej powinni zamienić sutanny na hałaty. Prowadził wtedy program ojciec Jacek, gościem anteny był pan Krajewski. Tak? I ojciec Jacek tego nie zdementował? Kraj. Pana i ojciec Jacek tego nie...
I ojciec Jacek powiedział, my szanujemy wszystkich biskupów, ale... No i wystarczy, no i co więcej pana, trzeba. Jeśli dalej by się rozwijało temat, to mogłoby to wtedy doprowadzić do antysemityzmu. Tak, to był telefon. A, no właśnie, a wydaje mi się, że te słowa, które powiedział ojciec Jacek, są wystarczające, bo to jest szacunek dla każdego ubrania. Wyrażony. Okej, przepraszam bardzo, ale nie było ustosunkowanie się do tej wypowiedzi. Powiedział, my jako radio szanujemy, pana, natomiast... ja nie słyszałem tej wypowiedzi, ale słyszałem inne tam jakieś o żydowskich sprawach, jakieś takie. Otóż to było przez ojca właśnie Jacka, bardzo powiedziałbym taktownie i umiejętnie moderowane, nie napaścią na tego, nie tak jakby tu ci zdaje się moi sąsiedzi chcieli, tylko właśnie bardzo powściągliwe skierowanie we właściwy kanał. A to, że do radia się odzywają na wolnej trybunie, no dziwne różne głosy, no mój Boże, to na tym demokracja. Czy ty tak, Janku, zrozumiałeś, że my szanujemy wszystkich biskupów, nawet tych, którzy powinni zamienić... Ja się pytam, dlaczego Janek uważa, że ta odpowiedź była niewystarczająca. No. Według mnie było niewystarczające, dlatego, że odpowiedź właściwa, według mnie, mówię jeszcze raz, nie ja prowadziłem tę audycję, brzmiałaby, szanujemy na przykład wszystkich biskupów i wszystkich Żydów. Albo, nie wiem jak, ale odnieść się do meritum. Tutaj meritum był nie zarzut, no, tylko względem dwóch Żydów, ale... O biskupach czy o Żydach mowa? No więc właśnie. Moi drodzy, nie, tego rodzaju niezręczności się zdarzają. Tego rodzaju potknięcia się zdarzają. Myślałem, że pan jako świadek mówi. To nie było tak, że ta wypowiedź została bez reakcji. No jednak, co często nie jest zarzutem. Niestety, moi kochani, reakcja była, oczywiście. Natomiast te potknięcia, błędy, niezręczności związane z prowadzeniem żywej anteny, a to jest bardzo trudna, najtrudniejsza chyba forma antenowa, powodują tego rodzaju kontrowersje i nie dziwmy się tym, którzy czują się przez takie wypowiedzi albo obrażeni, albo czują się po prostu skrzywdzeni, no, doświadczają bólu. Ale i odwrotnie. Chcę powiedzieć, jako chrześcijanin nie mogę się zgodzić z tego rodzaju wypowiedzią. Teraz będę bronił ojca Jacka. Być może rzeczywiście ja sam jako prowadzący programy na żywo bywa tak, że trudno znaleźć odpowiednie słowo albo natychmiastową rimpostę. No tego trzeba się uczyć albo mieć po prostu taki dar. Panie redaktorze, daj Boże, żeby wszyscy dziennikarze tak prowadzili umiejętnie i taktownie programy jak ojciec Jacek. Dobrze, podsumuję. Dobrze. Nie było tak, że nie było reakcji. Co do jakości reakcji Możemy polemizować. Ale oczywiście często jest argument, że nie ma reakcji. To też przypomnę, aby bronić Radia Maryja. Ale gdyby była reakcja może bardziej stanowcza i bardziej jednoznaczna, to po jednej, drugiej, trzeciej takiej reakcji słuchacze by się miarkowali z takiej wypowiedzi. Absolutnie. O to właśnie chodzi, żeby zamknąć usta tym, co myślą inaczej. O to właśnie mi wygląda chodzi na sytuację taką, kiedy jako eksperci badamy po wypadku i po katastrofie jakiejś sytuacji mówimy, no przecież trzeba było odciążyć konstrukcję. My rozstrzygamy tutaj niezręczności, pewne faux pas, gafy, które zdarzają się na antenie Radia Maryja, ale czym one są w stosunku do bardzo świadomych, zrealizowanych scenariuszy zbiorowego ataku na rozgłośnie ojców redemptorystów. Być może jest to asumpt do tego, żeby powiedzieć coś o etyce dziennikarskiej. Gościem, wirtualnym gościem naszej anteny będzie ksiądz biskup Adam Lepa. Bardzo prosimy o felieton. Ten film widziałem i próbowałem ocenić od strony warsztatowej, ale przede wszystkim od strony stosunku do gatunku. Na pewno nie nazwałbym tego dokumentem, tym bardziej, że jest tam bardzo dużo zastrzeżeń i pewnie jakimś innym celom ten film służy. Ja bym go nawet nazwał filmem propagandowym. W związku z filmem i w związku z osobą, bo przecież ten film i cały ten olbrzymi, lawinowy wręcz materiał, jaki spotykamy dzisiaj w prasie drukowanej, on dotyczy założyciela Radia Maryja, to wszystko powoduje wiele pytań i te pytania się rodzą i niestety nie mamy odpowiedzi na te pytania. Wydaje mi się, tak jak zresztą to bywa
polityce, ale także i w polityce medialnej, czyli w świecie mediów. To jest najważniejsze, o czym się w ogóle nie mówi. Mówimy o etyce mediów, ale zdajemy sobie sprawę, że to jest skrót myślowy. Etyka mediów to znaczy etyka dziennikarzy, etyka ludzi, którzy pracują w mediach i sprawa odpowiedzialności. Czy człowiek, który jest odpowiedzialny za wypowiadane słowo i obraz, mógłby skonstruować monstrualny film, który nazywa się oficjalnie filmem dokumentacyjnym czy dokumentalnym, natomiast jest to jakaś karykatura tego filmu. Czy ktoś, kto ma poczucie odpowiedzialności za wypowiadane słowo, gotów byłby, czy zdolny byłby do tego, żeby posłużyć się kłamstwem lub jakąkolwiek manipulacją? Dlatego dochodzimy do sprawy pewnie najistotniejszej, mianowicie etyka czy poczucie odpowiedzialności moralnej ludzi, którzy pracują w polskich mediach. Wydaje mi się, że ten problem jest najważniejszy. A to, co widzimy, to czego doświadczamy ostatnio, to jest to czubek góry lodowej. Odnosi się wrażenie, że to jest jakaś orkiestra, która wykonuje pewne utwory pod jakąś wspólną batutą i dlatego tym bardziej należałoby dzisiaj oceniać moralnie, nie tylko warsztatowo, ale przede wszystkim moralnie, etycznie te wszystkie produkcje, wypowiedzi, zwłaszcza te, które idą w tym samym kierunku, bo one nam przypominają tamte czasy, kiedy nie można było inaczej mówić, kiedy trzeba było mówić pod dyktando tego, który dyrygował wielką orkiestrą mediów. Należałoby się zastanowić, co jest takim kryterium oceniającym dziennikarza. Kiedy bierzemy pod uwagę wypowiedzi ludzi, którzy zajmują się deontologią dziennikarską, to dochodzimy do wniosku, że takim kryterium wartości warsztatu dziennikarskiego i samego dziennikarza jest kryterium prawdy. A więc pod kątem stosunku tego dziennikarza do prawdy oceniamy jego wartość. I to jest prawdziwa wartość. Papież w wypowiedzi do ojców, do księży biskupów, którzy zgromadzili się w Rzymie, to był rok 1998, powiedział nawet, że głównym celem mediów jest obrona prawdy. I potem skomentował tę myśl i doszedł do wniosku, że tylko wtedy media mogą służyć człowiekowi i społeczeństwu, jeżeli służą prawdzie. Ksiądz biskup Adam Lepa, sufragan łódzki, członek Europejskiej Komisji Biskupów do spraw środków masowego przekazu. Stawiam otwarte pytanie. Czy to, co mówił ksiądz biskup Adam Lepa, czy etos dziennikarza, pojmowany jako docieranie do prawdy, objaśnienie świata, służba wspólnocie jest możliwy, jest w świetle tych wydarzeń, których byliśmy świadkami, jest w Polsce możliwy. Jak go realizować? Jarosław Selin. Ja jako katolik wierzę, że depozytariuszem najgłębszej i najistotniejszej prawdy jest Kościół, bo Kościół został ufundowany przez Chrystusa. W związku z tym, jeżeli dziennikarze powinni być sługami prawdy i docierać do tej prawdy, to byłoby dobrze, żeby lepiej rozumieli Kościół i byli coraz bliżej Kościoła. Dlatego ja, żeby trochę optymizmu też było po tej całej naszej 2,5-godzinnej dyskusji, muszę powiedzieć, że ja widzę w tej dziedzinie pewien postęp, a mianowicie od momentu, kiedy pojawiła się Katolicka Agencja Informacyjna, kiedy formalnie został ukonstytuowany Urząd Rzecznika Prasowego Episkopatu, ja widzę pewne zbliżenie dziennikarzy, zwłaszcza tych młodych, którzy przyszli do zawodu w ostatnich 13 latach i tak naprawdę to wolne dziennikarstwo w Polsce jest zupełnie świeże i rozwija się krótko. Pewne zbliżenie do Kościoła, czy próba zrozumienia Kościoła, więc w rzeczywistości często trudnej i często dla wielu dziennikarzy dosyć obcej. I dobrze by było, żeby oczywiście takie wybryki, o jakich dzisiaj mówiliśmy na początku tego programu, jednoznacznie potępiać, ale jednocześnie starać się szukać w tej braci dziennikarskiej takie osoby, czy takie środowiska, nad którymi warto się pochylić i warto ich przybliżać po prostu i być wobec nich otwartym. Bardzo dziękuję.